Pan senator Pęk. Tak, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pierw kilka takich uwag natury ogólnej, bo rozumiem, że to jest dyskusja w tej chwili, tak? Dziękuję. Tak jest. Otóż to bardzo się cieszę, że jest dyskusja, a nie dyktat. Proszę Państwa, co komu do składek Polskiego Związku Łowieckiego? No co? No przecież to jest sprawa członków Polskiego Związku Łowieckiego. Czy ktoś uważa, że ta kwota jest blokująca dla przeciętnego człowieka, który ma odpowiednie uprawnienia psychologiczno-fizyczne, żeby posiadać prawo do broni i użycia tej broni? W żadnym wypadku. No to co? Ja rozumiem, że tego typu działania zmierzają wyłącznie do ekonomicznego osłabienia związku, no, który w dzisiejszej sytuacji jest, no, że tak powiem, podmiotem, który moim zdaniem najlepiej w Europie sprawuje nadzór nad tymi zadaniami, które mu postawiono. Tak, panie senatorze, tak, panie senatorze. Tak, panie senatorze. Przede wszystkim dlatego, że gdy byłem w Parlamencie Europejskim, to stworzono tam specjalne zgromadzenie parlamentarzystów europejskich, w którym kilku baronów, hrabiów, przemysłowców, etc., bajecznie bogatych ludzi, namawiało nas do zlikwidowania tego przeżytego starego modelu i wprowadzenia takiego, w którym decydowałaby kasa, a uprawnienia do polowania związane by były z własnością ziemi. Oczywiście w podtekście ci panowie dysponowali sporymi obszarami ziemi, no i byli zainteresowani, żeby tam mieli monopol wykonywania praw do polowania. Proszę Państwa, ja mogę się zgodzić z tezami, że jeżeli nie ma zapisów o sprawowaniu nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim, nad zatwierdzaniem statutu, to dobra, ale dlaczego nie sąd rejestrowy? No tak jak innych stowarzyszeń. Majątek Skarbu Państwa. To wyłącznie nad sprawami dotyczącymi wykonywania polowania. Bo pozostałe kwestie muszą być, że tak powiem, przez ogólne zasady prawa regulowane i nie powinien się tym zajmować minister ochrony środowiska, który się może zajmować wyłącznie specjalistyczną częścią tego zagadnienia. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w Polsce również pojawiają się potężne grupy interesu, w tym bardzo bogaci ludzie, dla których składka 300 zł nie znaczy po prostu nic, zainteresowanie złamaniem tego, co wy tu nazywacie monopol Polskiego Związku Łowieckiego. No i nie będę, że tak powiem, pokazywał palcami, ale podejrzewam, że Platforma Obywatelska stoi na czele tego spisku. Więc żebyśmy mieli jasność w temacie, to... Ale nie, oczywiście grzechy Platformy Obywatelskiej są znacznie poważniejsze, natomiast mówię tutaj o tym wycinku, który dzisiaj omawiamy. Polski Związek Łowiecki nie jest doskonały, ale rzucanie takich nieskoordynowanych poprawek w masowej skali, których nawet senator wnioskodawca nie jest w stanie potem wyjaśnić, dowodzi, że ktoś mu je napisał. No i teraz pytanie, kto i dlaczego? Proszę Państwa, ja rozumiem, że w Wysokiej Izbie Senackiej światła Platforma Obywatelska zdolna jest dokonać wszystko, a w szczególności zgłaszając wniosek o odrzucenie albo głosowanie wszystkich poprawek razem wziętych. No to na jedno wychodzi. Więc że opozycja tu niewiele znaczy, natomiast pewna myśl racjonalna powinna się tu zacząć przewijać. Więc panie senatorze Jurczewicz, składka, no jak sądzę, to jest rzecz, która powinna być wewnętrzną sprawą związku. Wreszcie parę rzeczy szczegółowych. Ten artykuł trzeci, o którym mówił
Pan senator Borowski, no rzeczywiście, a to dlaczego niby? To coś tam chyba koliduje z tą ogólną linią, więc wydaje się, że to jest nieracjonalne podejście, bo to by zaprzeczało tej tezie, która jest tu głoszona, że chce się wzmocnić nadzór nad związkiem. Wreszcie w artykule 7 dodaje się artykuł 42DA, cytuję, w przypadku naruszenia zasad i warunków wykonywania polowania, w szczególności przepisów o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym, prowadzący polowanie może wykluczyć uczestnika z części lub całości polowania. No, proszę Państwa, to jest katechizm myśliwych. To jest zapisane w statucie Polskiego Związku Łowieckiego i prowadzący polowanie odpowiada karnie, gdyby doszło do wypadku, a on nie wykonał wszystkich, że tak powiem, zasad, które określają jego uprawnienia w celu zachowania bezpieczeństwa na polowaniu, bo rzeczywiście mamy do czynienia z bronią. I wreszcie ja co prawda jestem tylko zootechnikiem z wykształcenia i dawno już w zawodzie nie pracuję, ale widzę tutaj kilku znanych myśliwych na sali, selekcjonerów, bo jestem kilkadziesiąt lat selekcjonerem. I co do tej selekcji? Proszę Państwa, no rzeczywiście jest problem z selekcją, bo jakość trofeum się pogarsza. Moim zdaniem głównie dlatego, że część kół bez nadzoru prowadzi rabunkową gospodarkę w sensie sprzedaży najlepszych okazów tak zwanym dewizowym myśliwym. No, to słowo dewizowe nieco się przestarzało, ale to tak w praktyce wygląda, że baron X z państwa Y, który prywatnie jest multimilionerem, przyjeżdża i kupuje na pniu po głowie w najlepszych obwodach łowieckich. A potem strzela jak leci i nikt go z tego nie rozlicza, bo te trofea wywozi i sprawa załatwiona. Więc to na pewno. Ale proszę Państwa, dzisiaj w Polsce pojawiły się różnego rodzaju stowarzyszenia, które mienią się ochroniarzami środowiska szeroko rozumianymi, zielonymi, nie wiem, jeszcze nie spamiętać wszystkich nas, często sponsorowane z niewyraźnych źródeł, które chciałyby prowadzić do całkowitego zakazu tego polowania. Co Państwo teraz wyobraźcie? Tworzona przez kilkaset lat, czy przez stulecia struktura ze swymi prawami, umiejętnościami wykonywania tego, co się nazywa z jednej strony selekcją, z drugiej strony regulacją pogłowia. I teraz gdyby to zaburzyć, bo to jednak w końcu nieźle funkcjonuje. Gdyby to zaburzyć albo podzielić na ileś tam podmiotów mniejszych, no to dochodzi do całkowitej degrengolady, tak jak we Włoszech, gdzie nawet skowronków już w tej chwili nie ma, bo po całkowitej demopolizacji wybito wszystko, co się rusza i co żyje. Dlatego racjonalizm w postępowaniu, zwłaszcza ustawowym, czyli tym, które jest kluczowe, no musi być tutaj bardzo wyraźny. I wreszcie, proszę Państwa, no chcę wyraźnie powiedzieć, że jest tak, jak tu jeden z uczestników się wypowiadał, przepraszam, nie zapamiętałem nazwiska, chyba z ministerstwa, że gdyby dzisiaj ograniczyć znacznie pozyskiwanie kopytnych, głównie saren i jeleni, to las jako wspólna wartość jest poważnie zagrożony. Zwłaszcza w takich zimach jak obecna, to wystarczy pójść do lasu, a kto nie był w lesie, to zapraszam, w którymkolwiek bądź rejonie, zwłaszcza tam, gdzie były duże śniegi, tam, gdzie czubki jodeł, świerków nie były posmarowane farbą ochronną, po prostu są zgryzione. Nadmierna populacja jeleniowatych, saren kopytnych, bo także muflony także no, Daniele, no powodują nieodwracalne szkody. I to musi być wykonywane przez wyspecjalizowany aparat. Gdyby ministerstwo czy jakikolwiek inny podmiot chciał przejąć te funkcje, które dzisiaj wypełnia Związek Łowiecki,
nie osiągając przecież astronomicznych zysków na tym. No to byłoby to praktycznie niemożliwe, musiałoby być poprzedzone długotrwałym szkoleniem, ogromnymi wydatkami państwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wspólnie razem wszyscy ci, którzy polują, ci co nie polują, ci co chcą chronić środowisko, powinniśmy tworzyć w opinii publicznej racjonalną opinię na temat tego, co się dzieje w związku z polowaniem, z Polskim Związkiem Łowieckim jako podmiotem wiodącym, a nie wprowadzać takich opinii, które powodują, że myśliwi są, którzy wypełniają bardzo ważną rolę w ochronie środowiska, traktowani są często jako ludzie o morderczych skłonnościach, którzy bezkarnie te biedne sarenki o maślanych oczach tam mordują. Jest jeszcze jedna kwestia, o której chcę powiedzieć bardzo wyraźnie i zachęcam wnioskodawców do wprowadzenia stosownej poprawki, bo rozumiem, że jak opozycja wprowadzi, to nie przejdzie. To pan mecenas jest znany z tego, że nie dopuszcza do takich sytuacji. Proszę państwa, wprowadzono bezwzględny zakaz odstrzału kusujących psów. Bezwzględny zakaz, to jest chronione no, zagrożenie, tam jest paragraf i nawet kara więzienia. I proszę państwa, tu zachęcam także do zabrania głosu przedstawicieli ministerstwa. Są takie parki narodowe, w których nie ma już saren. Są natomiast watahy polujących psów. Widzieli państwo, jak to wygląda kiedyś? Otóż ludzie jak to ludzie. Pozbywają się psów, te większe stoją na czele gromady. Mniejsze prowadzą nagankę, bo to mają zapisane w genach. I wyrzynają bezkarnie po głowie tego drobniejszego, że tak powiem, inwentarza zwierzęcego. To w niektórych rejonach nie ma zająca. Koty wyrżnęły praktycznie większość ptaków, które gnieżdżą się na ziemi. I to ma być objęte ochroną, bo jakiś idiota, za przeproszeniem, mieniący się ochroniarzem środowiska, zmusił szantażem czy naciskiem posłów do wprowadzenia takich idiotyzmów. Biologia rządzi się swoimi odwiecznymi prawami i żaden liberalizm i żadne nowinki nie mogą być wprowadzane tutaj bezkarnie, bo doprowadzą po prostu do rabunku i do zaburzeń, które potem będziemy przez wiele dziesięcioleci odradzać. Dlatego proszę o racjonalizm i myślę, że to, co powinno nam przyświecać, to te regulacje, które narzucił Trybunał, a kwestie wewnętrzne związku poza tą główną kontrolą, czyli podlegać po ogólnym zasadom prawa, powinny zostać pozostawione do wewnętrznych rozstrzygnięć związku. Dziękuję bardzo. No, pan senator nadużył, bo co prawda nie ograniczamy, ale 20 minut to nieco za długo, jak na wypowiedź. Pan senator Jurcewicz i pan senator... Dziękuję panie przewodniczący. Postaram się bardzo krótko. Ponieważ mam nadzieję, że takie słowa, jakie wynotowałem z wypowiedzi pana senatora Pęka, wyspecjalizowany aparat i ta reszta, no nie będę się odnosił, tak? Bo to pokazuje sposób podejścia do naszej próby uregulowania tej sprawy. Odnoszę wrażenie, że tak ma być, no ale to już pana senatora sprawa. Jedna właściwie rzecz, która jest godna uwagi, to podkreślenie, z czym się zgadzam, że tu o myśliwych chodzi, a nie o zarząd. I myślę, że panu to też przyświeca, chociaż w niektórych wypowiedziach nie sądzę. 5%, tak? Utrzymuję 5%, ponieważ no nie wszyscy zapoznali się z pierwszą wersją, która dzisiaj weszła na nasze obrady. No, uważam, że jeśli coś jest związane z majątkiem Skarbu Państwa, to przecież pan jest takim strażnikiem tego majątku, a tutaj dyskredytuje propozycje, które dotyczą w sposób i bezpośredni, i pośredni majątku Skarbu Państwa, z czym się osobiście nie zgadzam i nie zmieniam poprawki dotyczącej członkowska 5%. Natomiast panie przewodniczący, ponieważ pojawiły się wątpliwości, znaczy do dzisiaj nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę z posiedzenia poprzedniej komisji, na co są wydawane pieniądze i są garze zarządzających. Szkoda. A prosiliśmy. Tak?
A prosiliśmy. Na ostatnim posiedzeniu. W poprawkach no, bardzo bym prosił, w punkcie szóstym, tak było, panie przewodniczący. Tak, tak. W punkcie szóstym, zgodnie z regulaminem, chciałbym wnieść autopoprawkę, bo pojawiła się wątpliwość, oczywiście szanowne komisje przyjmą bądź nie, ale selekcji osobniczej w punkcie szóstym zamiast w artykule pierwszym skreśla się punkt szósty, autopoprawka skreśla się artykuł 42d o. I to nie będzie budziło też żadnych powiem. Wątpliwości. O. Bardzo proszę o przyjęcie tej autopoprawki i pozostałych poprawek. Dziękuję. Dziękuję. Pan senator Rulecki. A nie odpowiedział pan na moje pytanie. To może ja, bo ja akurat to też związany z tym punktem trzeciego, co tam pan skreśla, to podwołanie do sądu. Nie, podwołanie do sądu w wypadku nieprzyjęcia do Polskiego Związku. Ale to będzie do sądu. To wyjaśni to biuro legislacyjne. Myśmy to ustalili. Przepraszam panie. Tak. Proszę bardzo. Panie senatorze, pęk, nasze ambicje sięgają więcej. My chcemy przejąć bractwo kurkowe, a przede wszystkim odebrać PiS-owi Związek Strzelecki. Natomiast pozytywnie rzecz biorąc, przechodząc do wersji rzeczywistej, mam tak, ja też się opowiadam za tym zapisem dotyczącym uczestnictwa, nie ingerencji, uczestnictwa ministra, szczególnie środowiska, dlatego że jest to instrument, który pozwala realizować, panie senatorze Pęk i Wysoka Komisja, państwu polskiemu zapis konstytucyjny o ochronie środowiska. Zwierzyna i wszystko, co z tym żyje, jest istotnym elementem ekosfery. Państwu, w konstytucji nałożyliśmy obowiązek państwu przestrzegania i ochrony tego środowiska i w związku z tym rozumie to nie tylko jako dbałość o majątek, ale o realizację tego zapisu konstytucyjnego. Natomiast panie przewodniczący, mam zapytać, bo tu jest taka dyskusja o, jak tu pan senator Borowski powiedział, o nieduże pieniądze, ale różni ludzie tu występują, różne interesy. Ja chcę w imieniu chłopów się wypowiedzieć, bo wiedza moja sięga tego, że szkody, jakie powstają z tytułu współżycia ze zwierzyną, wywołują szkody wśród chłopów. I te roszczenia nie są, nie wśród upraw, przepraszam, wśród upraw i zwierzyny i te szkody nie są, no to senator Pąk mnie tak rozbawił wystąpieniem, że ja teraz już straciłem wątek. Srebrne usta. I te szkody, jak chłopi się do mnie zgłaszają, nie są wetowane, nie są powetowane, szczególnie z Polskiego Związku Łowieckiego. I moje pytanie jest, czy ta składka i jej wysokość uwzględnia te roszczenia? Osobne. Dziękuję. Proszę państwa, no ale jak. Bo to nie jest debata. To nie jest debata. To jest dyskusja merytoryczna, jeśli chodzi o już konkretne propozycje, ale panie senatorze. Chodzi o ustosunkowanie się do określonych przepisów. Bardzo proszę, ale króciutko. Dziękuję. Panie senatorze Rulecki, ja dziękuję za to pouczenie. Natomiast moje doświadczenie wskazuje, że od czasu jak wy rządzicie, to lepiej jak rząd nie ma zbyt dużego wpływu na majątek, bo tego majątku radykalnie ubywa, a zadłużenie rośnie. No tak, no dobrze. No i to już powiedział pan swoje. Tak, akurat to co do poprawki ma się nijak. Proszę państwa, ja żeby nieco ograniczyć sekundę. Właśnie. Sekundę. Proszę państwa, wszyscyśmy się wypowiadali i stanowiska już znamy. I pisemne, i dzisiaj ustne i tak dalej. Było konkretne pytanie skierowane przez pana senatora Gidota Dziewałtowskiego i bardzo proszę o odpowiedź, tym bardziej, że tak jak tutaj powiedział pan senator Jurcewicz, prosiliśmy i no jest chyba pewną niezręcznością, żeśmy nie otrzymali tych informacji. Stąd też drążenie dalej tego problemu. Proszę bardzo. Króciutko, tylko w tym zakresie.
Znaczy, pozwolę się odnieść również do, bo pan senator Jaruzelewicz powiedział, że będę miał taką możliwość do kwestii zasad selekcji, stwierdzając, ale że panie, nie mógłby... Ale na razie jeszcze ja prowadzę dzisiejsze posiedzenie i przepraszam bardzo. I w takim razie bardzo proszę, żeby pan odpowiedział na pytanie pana senatora Gintauta Dziełotowskiego konkretnie. Więc my nie ukrywaliśmy tego i to było podane w stanowisku, które zostało przesłane do pana przewodniczącego Jarentowskiego, do pana przewodniczącego Ziętarskiego. I w tej informacji podaliśmy, jakie są zarobki i przychody, znaczy jakie są zarobki w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Dla przypomnienia podam, że jeśli chodzi o Zarząd Główny... Ale tam były średnie co do zarządu, a to tak. Było pytanie prezesów. No, to zupełnie coś to innego. Już odpowiadam, tak. Już odpowiadam. Jeżeli chodzi o zarobki najwyższych władz Polskiego Związku Łowieckiego, tak. Nie będę ujawniał jednej osoby, bo to jest w jakiś sposób sprzeczne z innymi odrębnymi przepisami, a tylko jedna osoba zajmuje etatowe stanowisko i to jest stanowisko łowczego krajowego. Natomiast inne władze, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, są to stanowiska, które są wykonywane w ramach pracy społecznej, są wykonywane społecznie. I to jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenie łowczego krajowego, według mojej wiedzy jest ono mniejsze niż wynagrodzenie i dieta senatora. Łącznie. Łącznie. No dziękuję bardzo. Jeszcze co do tego pytania, pan senator Gintauta-Dziełotowski. No w jakim sensie ad vocem? Otóż proszę pana, ja pytałem o konkretne informacje. Nie chodziło mi o nazwiska, chodziło mi o stanowisko i na danym stanowisku osoba zajmująca to stanowisko, jakie otrzymuje uposażenie. Pan odpowiedzi nie udzielił, nie kryje, że będzie to miało zdecydowany wpływ na sposób mojego zachowania się podczas głosowania nad poprawkami. Bo jeżeli państwo macie tajemnice, którymi nie chcecie się dzielić z opinią publiczną, nie tylko z senatorami, to znaczy, że trzeba was po prostu nieco dokładniej kontrolować i decydować za was w niektórych sprawach, bo sami nie potraficie w sposób publiczny się zachować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kończymy. Dyskusja została zakończona w tej chwili.